Przyjaciele, dziękuję Wam wszystkim za wsparcie i za wszystkie głosy oddane na mnie, na Komitet Pawła Wybierały BIM i Bezpartyjnych Powiatu Mielickiego. Jesteście wspaniali. Przed nami druga tura wyborów i mamy do wyboru dwoje kandydatów. Panią Dorotę Folmer i obecnego burmistrza. Po pierwsze, wszyscy idziemy głosować, bo to jest po prostu nasz obowiązek. Każdy, kto troszczy się o lokalną społeczność, głosuje. I teraz mamy do wyboru i tu sprawa jest dla mnie oczywista. Wybieramy lepszego kandydata, a lepszym kandydatem jest pani Dorota Folmer. Zdecydowanie. Dlatego zachęcam Was. Głosujmy na panią Dorotę Folmer. Do zobaczenia 4 listopada przy urnach. Razem damy radę! Razem damy radę!